Prowadzę 300-hektarowe gospodarstwo rolne. Uprawiam rzepak, zboża ozime i kukurydzę. Od kilku lat interesowałem się uprawą uproszczoną. Na polskim rynku niestety agregatów siewnych odpowiadających moim oczekiwaniom nie można było znaleźć. W prasie zagranicznej coraz więcej mówiło się o uprawie pasowej, a na polskim rynku pojawiło się kilka firm oferujących agregaty do uprawy pasowej. Podczas targów AgroShow w 2014 roku w Bednarach dokładnie zapoznałem się z ofertą wszystkich poważniejszych marek zajmujących się produkcją maszyn do uprawy pasowej. Mój wybór padł na agregaty brytyjskiej firmy Missouri. Siewnik zakupiłem od razu na targach, ponieważ chciałem użyć go dosłownie natychmiast na swoich polach do siewu pszenicy ozimej po kukurydzy. Nie powiem, że nie wahałem się. Zmiana sposobu uprawy roli stanowi wyzwanie dla każdego gospodarstwa. Czy decyzja była słuszna? To najlepiej pokazują moje pola w dniu dzisiejszym. Teraz chciałbym pokazać Państwu pole o powierzchni 15 hektarów z pszenicą ozimą zasianą po kukurydzy na ziarno. Pszenicę zasiałem w obsadzie 300 żywych ziaren na metr kwadratowy, co wyniosło w sumie 160 kg czystego ziarna. Jednocześnie z siewnikiem Missouri pod korzeń zastosowałem 150 kg wieloskładnika o składzie 6-20-30. Proszę spojrzeć, w systemie uprawy pasowej, gdy resztki żniwne nie są wrzucone pod glebę, przykryte, proszę zobaczyć, wszystkie są na wierzchu, resztki pożniwne, po kukurydzy. Jak się życie biologiczne, jak się rozwija tutaj, proszę zobaczyć. W każdej grudzie, w każdym zatwardniałej ziemi znajduje się masa dżownic, która spłuchnia dane środowisko. Kukurydza w roku ubiegłym plonowała na poziomie 12 ton z hektara przy wilgotności 30%, więc można sobie wyobrazić, ile resztek pożniwnych pozostało na powierzchni pola. W okresie siewu było sporo opadów. W samym tylko wrześniu spadło około 50 litrów wody. Mimo wilgotnych warunków glebowych udało mi się zasiać pszenicę w terminie, a jej wschody były praktycznie idealne. Zima w tym roku nie była zbyt sroga. Zauważyłem, że rośliny w uprawie po Missouri były mniej narażone na wymarzanie, ponieważ nawet przy małych opadach śniegu był zwiewany do zagłębień, w których rosną rośliny. To przyczyniło się do bardzo dobrego przezimowania. Na dzień dzisiejszy, a mamy 9 kwietnia, pszenica ma około 15 cm wysokości i bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy. Pszenica siana 15 października, jak rozwinięty system korzeniowy, przy przekopaniu dokładnym widzimy, że system korzeniowy sięga do 40 cm. Co w innej uprawie nigdy mi się nie zdarzało przy obserwacji. I zobaczmy, jak ta ziemia już jest podrążona przez dżownice, które dałem im szansę w jednym roku nie orania ziemi, jak one spulchniły tą glebę. Proszę zobaczyć. W każdym miejscu po kopnięciu znajdujemy dżownice. Proszę zobaczyć całe systemy korzeniowe, jak na dzień dzisiejszy występuje. Jak gleba zmienia swoją strukturę, która jest glebą ilastą i zbitą. To wszystko są korzenie tutaj z tej właśnie pszenicy sianej 15 października. 300 ziaren na metr kwadratowy. System korzeniowy jest bardzo zdrowy, bardzo dobrze rozwinięty. Również rośliny posiadają po 3-4 rozkrzewienia.
co rokuje na bardzo dobre plony. Z niecierpliwością czekam na żniwa. Dodam tylko, że chętnie udostępniam do oględzin moje pola zasiane w technologii uprawy pasowej. Wszystkim zainteresowanym, a zainteresowanie w okolicy jest ogromne, proszę przyjechać i samemu zobaczyć, że to nic trudnego. Warto ułatwiać sobie życie. Zapraszam.